Formularz konsultacji w sprawie parku, jaki ma za 200 tysięcy złotych powstać na osiedlu Północ, nie zawiera żadnych konkretnych pytań, co wskazuje, że odbiorca naszych opinii pozostaje otwarty na dowolną formę odpowiedzi. Z opublikowanej przez ratusz grafiki wynika nie za wiele, bo koniec rzędem temu, kto odgadnie, czy w części wokół ujęcia wody znajdą się drzewa, czy może krzewy. Na przykład derenia. Trudno odgadnąć, gdzie rosły będą planowane sosny, a gdzie drzewa liściaste. Na pierwszy rzut oka zaplanowane 6 koszy też zdaje się być niewystarczające, szczególnie, że są dość daleko od części ławek. Same ławeczki, wszystkie, znajdują się w silnie nasłonecznionych obszarach, a z pewnością znaleźliby się chętni do posiedzenia pod drzewami. Czy ilość latarni jest wystarczająca? Czy dobór roślinności jest trafny? Ocencie sami. W formularzu można odnieść się do każdego aspektu, poza lokalizacją. O ile nad estetyką planowanego parku można długo dyskutować, bo wiadomo, gusta są różne, o tyle warto rzeczowo odnieść się do walorów stanowiących o funkcjonalności tej oczekiwanej od dawna oazy zieleni na osiedlu Północ. Zachęcamy do wypowiadania się w konsultacjach, bo przecież ważne jest, by miejsce spełniło nasze, mieszkańców, oczekiwania. Link do formularza oraz grafikę z projektem znajdziecie na stronie umsuwałki.pl.